Patrzę, czy czas leci, wiesz, bo nie mamy operatora niestety, więc muszę. A ja sprawdzam grzybkę. Dobra, lecimy, bo zaraz się zrobi ciemno. Tak. Co mam tak, dać? Tak, Olek, dobra. Dwa małe banany. Dobrze. Dwa małe banany, Bez końcówek. Bez końcówek, tak. Nie ryzykujmy. Dwa małe banany bez końcówek. To będzie mniej więcej takie... Trzeba je kroić, czy wrzucam w całości? Tak, możesz na trzy, będzie ci łatwiej po prostu zaraz miksować, nie? No tak. To będzie mniej więcej tak, myślę, na około ze 150 gram tego banana. Jakby tak chcieć sobie na przykład do maszyny miksującej wrzucać, która ma wagę, to można patrzeć właśnie, żeby odmierzyć 150 gram tego banana. No, elegancko. Bez końcówek. Tak, końcówki poszły do śmieci. Tak, nie będziemy jeść tych robaków. Po co ryzykować? No, teraz. Łyżka płatków owsianych. Jedną łyżkę tylko? Tak. Dałem jedna łyżka, no tak, dobra. Wystarczy. Jedna łyżka kakao, to będzie około 10 gram, nie? Taka płaska czy czubata? Jak bardzo lubisz kakao, to sobie wrzuć czubatą. Więc jedna będzie łyżka płatków, to jest około 10 gram, łyżka kakao też jest około 10 gram. I myślę, że ze dwie łyżki płatków migdałów. Mhm. Tak, też w zależności jak lubisz, to możesz dawać czubatę bądź płaskie. Okay. No. I teraz dolewasz. Nie dajemy żadnego pieprzu nie, i chili, nie? To nie ma w ogóle takich bajerów, nie ma. Ale myślę, że można byłoby na przykład cynamonu dodać. Cynamon, można tak. Dodać. Cynamon mógłby być naprawdę tutaj spoko. Ale słuchaj, bo my robimy porcję dla nas dwojga. Tak. To nam wystarczy dla dwojga, tak? Wystarczy. Chociaż jeśli by to był nasz taki mocno intensywny trening, nie? Jakiś siłowy, tak? To myślę, że spokojnie to by była taka jedna porcja. Że można sobie po treningu pozwolić na takiego naprawdę dużego szejka. My dzisiaj się podzielimy. My się dzisiaj podzielimy tym szejkiem. Tak, podzielimy się. No. Dobra, ile mam wlać tego mleka? Myślę, że tak do takie 3/4. To mów stop. Mhm. Dobra. Co dobra? Jeszcze? Jeszcze? Okej. Okay. Miałeś powiedzieć stop, nie okej. Okay. Stop. I teraz właśnie trzeba to zmiksować, nie? Wiesz, co się zawsze dzieje na filmach, nie? Że to wszystko... To teraz wybuchnie na twoją białą koszulkę, słuchaj. Nie boisz się? Trochę się boję. Ale zjadłem owsiankę z kurkumą, to już nic mi jest nie straszne. I się nie powróciłeś. Dobra. Miksujemy do tego momentu, kiedy się banan zblenduje, płatki owsiane, tak? To będzie wtedy smaczne. No bo tak, no trening, rozmawialiśmy o tym treningu, tak. Że ty coś przygotowałaś, tak? Jakąś formę treningu, nastawialiśmy się na rozciąganie. Na rozciąganie? A, no rozciąganie też wspomnimy, ale też mam takie, wiesz, fajne wyzwanie dla ciebie. O tym, żeśmy się... Przyjmujesz, Olek? Czekaj, co ja mam ci powiedzieć, no... Przyjmuję, ale pod warunkiem, że ty... Ty też. Też. Dobra. Okej, dobra. Będziemy razem. Dobrze. No co, gotowe chyba. Tak? No. Nie maltretujmy tego. Dobrze. Okej, dobra. Patrz, wlewam. Zawartość pojemnika do termosu. Do termosu. Takiego nawet filmowego, fajnego. Mhm. Spróbuj. Żartuję. Dobra. Znowu mnie zaskoczyłaś. Super. No, no tak, bo w tym nie było przecież nic. To mleko chyba takie jest słodkie. Mleko jest słodkie, no i banan, prawda? A no banan. No i troszkę migdałem, no. Myślę też. No, znów się spodziewałem takiego bardziej smaku... Neutralnego? Tak, neutralnego, żeby nie powiedzieć, że mdłego, nie? No bo jednak banan, mleko, tu nie ma nic takiego, a to wszystko stworzyło taki w sumie fajny smak. Ciekawe zestawienie, nie? Mhm. Na zdrówko. Ale ktoś dobrze zmielił, bo nikt nie zostaje na zębach. Dobra, to bierzemy... To lecimy. Bierzemy to, to jest za dużo. Bo mi się nie zamknie. Bierzemy to na trasę. Na traskę. Bierzemy sobie po kulce. Bierzemy kije, bierzemy kulki i lecimy. Super. No. Fajnie. Najadła tych kulek. Tak, jest moc po kulkach od razu. Thank you.
Słuchaj, bo chcieliśmy powiedzieć jedną rzecz, zwrócić tak. uwagę dzisiaj na tym naszym treningu, na temat elementów rozciągania przed treningiem i po. Jakbyś mogła to na przykładzie jakiegoś ćwiczenia pokazać, jasne. To powinno wyglądać przed, a jak po na przykład, tak, nie? Tak. Właśnie jeśli chodzi o stretching, to mówimy sobie o stretchingu dynamicznym i statycznym, z czego dynamiczny jest wskazany przed treningiem, fajnie, żeby się rozgrzać, właśnie przygotować stawy, a ten statyczny jest bardziej właśnie po treningu, żeby mięśnie rozciągnąć, tak? Więc tak jak chciałeś na podstawie ćwiczenia, no. to na przykład, nie? Na przykład przed treningiem będziesz robił to samo, tak? Będziesz ten, możemy razem pokazywać. Tak. Przed treningiem robimy sobie takie na przykład dynamiczne otwarcie biodra, tak? Aktywizujemy pośladek. Super. Kolanko wysoko z przodu, ale do tyłu ciągniemy ruch pośladkiem. Ciągniemy nogę pośladkiem, tak? A nałóżmy po treningu, bierzemy już kije do jednej ręki i mniej więcej to samo robimy poprzez przyciągnięcie pięty do pośladka, tak? Czyli tutaj mięsień czworogłowy, tak? Jest naciągnięty, tak? Rozciągamy ten mięsień. Tutaj robiliśmy to dynamicznie. Ale na przykład też możemy zrobić takie ćwiczenie przed treningiem. Czyli wbijamy kije przed sobą i robimy dynamiczne, tak? Aktywne rozciąganie. Noga jest prosta w kolanie. Okay. Staramy się pochylić klatkę piersiową w kierunku podłoża. A na przykład po treningu to już robimy statycznie, czyli stolczyk na kawkę. W taki sposób. Dalej noga jest prosta w kolanie, ręka prosta w łokciu, a klatka piersiowa w kierunku podłoża. I w takiej pozycji chwilkę zostajemy. No, czyli jest różnica. Dynamicznie w ruchu, jakby ten sam ruch, a statycznie przytrzymujemy kilkadziesiąt sekund, prawda? Najlepiej właśnie dwa razy po 30 sekund, tak bym to powiedziała. I za pierwszym razem 30 sekund, chwilka przerwy, unosimy ciało i później drugi raz również 30 sekund. Troszkę wtedy inaczej wszystko czujemy, jak podzielimy to na te takie dwie sekwencje. Co może być na długo kresztyczaku? Dobra, zjemy sobie, nie? Tak, po kolei. Bo żeśmy się już przeszli długo. Tak. Na zdrówko. Da się to ugryźć, czy zamroziło się? Mączytka. O, teraz będziemy mieli siłę, nie wrócimy do domu przed 20. Z kofeiną. Nie do końca ta pogoda jest taka sprzyjająca. Czyli jednak nie jest pogoda sprzyjająca. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Do kijków jest, do skoku spadochronowy, tak? O tym gadamy. Do kijków zawsze jest pogoda sprzyjająca. Nie? Czyli ja uważam generalnie, że po pierwszym kilometrze to już jest naprawdę cieplutko. Tak. A myśmy ile ich zrobili? Myśmy ile zrobiliśmy już 10 kilometrów? No. 17. Oj, aż mi kije już spadają ze zmęczenia. Ale czekaj, bo to chciałem. Nie, to z tą pogodą to tak jest. Jak już wyjdziesz cię złapie deszcz w połowie, to już wszystko najgorzej jedno. Najgorzej jest wyjść. Ale jak pada i wyjść w deszcz, to jest faktycznie nieciekawe. Tak. Ale słuchaj, nie o to chciałem cię zapytać, bo chciałem cię zapytać o to, że w związku z tym, że i gotujesz, pokazujesz, jak przygotowywać sobie zdrową żywność i jednocześnie chodzisz, trenujesz z podopiecznymi swoimi, no to chciałem cię zapytać, czy masz jakieś swoje sukcesy, albo czy twoi podopieczni mają sukcesy takie, że faktycznie dzięki zmianie żywienia i treningom systematycznym osiągnęły jakieś takie znaczące rezultaty. Masz na myśli odchudzanie się, tak? No na przykład, chociaż też podprawek. Odchudzanie jest chyba takie najłatwiejsze do zaobserwowania, tak? No bo poprawę kondycji można zaobserwować, ale już może nie aż tak znacząco. Chociaż pewnie też może znasz osoby, które zaczęły chodzić z kijami, a potem zaczęły, nie wiem, z tobą biegać. Takie są, mam. Chociaż nie jest tych osób aż tak wielu. Jednak jak ktoś zaczyna z kijkami, to zostaje przy kijkach. Z różnych powodów.
Jeśli chodzi o takie sukcesy, to dla mnie najważniejsze są te sukcesy, kiedy ktoś po prostu czuje się lepiej, tak? Czuje się lepiej i jest zdrowszy. Na przykład bolało kolano, teraz kolano już nie boli. To jest w ogóle super. I to najbardziej zaobserwowałam właśnie podczas pandemii, kiedy były takie sytuacje, że załóżmy ktoś przyszedł i mówił, że już od 2 miesięcy boli go kolano, tak? Przyczyna wiadoma, siedzi w domu, nie możemy wychodzić, to była jeszcze wtedy pierwsza fala. I nawet po pierwszym treningu potrafiło przestać boleć kolano. To dla mnie wtedy był taki mega szok w ogóle też, nie? Że aż tak, nie? Że aż tak Nordic Walking pozytywnie działa na nasze ciało. To te sukcesy mnie najbardziej właśnie cieszą. A jeśli chodzi o te właśnie takie, no właśnie związane z kwestią odchudzania się, to też bardzo, bardzo dużo takich sukcesów moje dziewczyny mają. Załóżmy nawet 20 kilo, tak? Nawet 20 kilo potrafią schudnąć chodząc z kikami. Wiadomo, że wtedy ta waga wyjściowa jest taka, no typu, no dosyć wysoka, nie? Nie będę mówić ile, dosyć wysoka. No żeby... ktoś, kto waży 40 kilo, nie chudnie 20. Tak, to nie schudnie 20, dokładnie. Tak, ale ze 100 to już możemy, tak, w kilka miesięcy te 20 bardzo fajnie zrzucić, chodząc tylko z kilka kikami. Miesięcy, ale tak, kilka, tak bliżej 10 te kilka? Bliżej czy tak... 5. Bliżej 5. Bliżej pół 5. Roku. Tak. Trenując. Tak, chodząc z kikami. Ile razy w tygodniu? Przynajmniej 4 razy w tygodniu, ale myślę, że nawet no większość osób chodzi codziennie po godzinę na przykład. Aha. Już nawet nie patrzymy ile kilometrów, ale ten czas, nie? Że codziennie godzinka w swoim tempie to już jest spoko. Ale to też tak chciałem... I łączymy razu... to później z dietą, nie? Aha, no właśnie, one też u Ciebie potem... No tak, no to idealnie jak to sobie potem też połączymy, tak, nie? Tak. Ale czekaj, bo chciałem zapytać o coś takiego, to mi się nasunął taki wątek właśnie a propos tego, jak ktoś ćwiczy z Tobą, a jak ćwiczy samodzielnie. Czy jak rozmawiasz z tymi osobami, to one mówią, że sobie, że z Tobą to jest jednak wycisk i trzeba przyjść do Ciebie, czy same też robią sobie takie mocne treningi? Czy to jest kwestia, czy w takich wypadkach to jest kwestia tylko tego, żeby po prostu... się systematycznie ruszać i te 4 wyjścia w tygodniu, to już nawet bez względu na to, czy robię to z trenerem, z instruktorem, czy po prostu robię to samodzielnie, w jakimś tam natężeniu takiej intensywności, którą lubię, która jest dla mnie odpowiednia, ale po prostu robię to systematycznie. Tak, tak. No myślę, że to, co mówisz, najważniejsza jest systematyczność właśnie, nie? Żeby to robić regularnie. Fajnie, jak chociaż raz w tygodniu jest trening z trenerem, bo mimo wszystko trener gdzieś tam zawsze podniesie tą poprzeczkę, a później, jeśli uczciwie podchodzimy do tematu, to też już wiemy, jak tą poprzeczkę sobie samodzielnie podnosić, więc myślę, że... Wiemy, kiedy odpuszczamy, Tak, trener zawsze zrobi z nami więcej, niż my byśmy sami chcieli, nie? Tak. Bo to są trenerzy, myślę. No to a propos tego, że mam przyjemność dzisiaj być trenerem, ona już tu mniej więcej mi zdradziła, o co chodzi, ale no to mamy powiedz, wyzwanie, tak, powiedz, no, niech już będzie, powiedziałem już, że okej, się na to zgadzam, tak. No to już niech się stanie. W nagrodę będzie kulka mocy, ja Ci potowarzyszę, okay. Olek, słuchaj. No. Zrobimy sobie takie wyzwanie kondycyjne. Ono będzie polegało na tym, że będziemy robić 3 ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to będzie 10 przysiadów, drugie ćwiczenie to będzie od razu po pierwszym 10 pajacyków i na koniec 3 barpisy. To będzie jedna seria i powtórzymy to aż 3 razy. Okay. Przyjmujesz? No przyjmuję, już przyjąłem, ale to pokaż w takim razie, jak to ma wyglądać w dużym skrócie, tak? Tak, czyli robimy sobie 10 razy przysiady, tak? W ten sposób, przysiad, góra, wydech. Tak? Wdech, wydech. To zwolnione tempo oczywiście, bo robimy to szybciej. Okay. Tak. Później robimy 10 pajacyków, tak? Tak wygląda pajacyk. To jest zwolnione tempo? Tak, to jest zwolnione tempo. To będzie szybciej? Będzie. To trzeba wiesz, hop. W ten sposób, nie? Wydech. A barpisy ja to później wyglądały... przyspieszę w edycji. A barpisy w ten sposób, tak? Czyli... takiego z pompką? Tak, to jest taki barpis właśnie pełen żołnierski. Czyli klatka piersiowa do podłoża, wstaje i wyskok. To ja chyba nie. Dobra, ja to potem poprzecinam tak, że zrobimy raz, a ja to potrę razy 3. Tak. Raz. Wydech. Ale jak my zrobimy te barpisy, to my się chyba nie wytumowali. Nie, już jest super. Nie wiem ile mamy. 6, 7, 8, 9, 10. I pojadę. Raz, 2. Co tak szybko? 5, 6, 7, 8, 9, 10, i barpisy. Góra. Mamy 2. 3 i od razu przesiadłem.
to ile tych banfisów? 3. A nie 10? Nie. A ja myślałem, że 10. No, raz, 2, 3, 4. Czy wiesz, bo może być 10. No raczej. I jeszcze 2. Przysiadę. Super, chyba ja. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Dobrze ci Olek idzie. O, dziękuję. Po tej 40. To tylko tak wygląda. I ostatnia sesja. Wyjdę. Dalej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I pająca. 7, 8. Ale widzisz, jak wesoło? Bardzo. Jak ciepło. Jak ciepło? Nie. Złożyłeś na kulkę wody. O, dziękuję. Nie trzeba rękawiczek. Myślałem, że ją lubię. Uwielbiamy Nordic Walking. Myślę, że bardzo zadowolona z tej drugiej wersji. Fajnie było, no fajnie było, ale no o Jezu. Słuchajcie, mamy problemy techniczne i tą końcówkę dogrywamy już trzeci raz. Za pierwszym razem Klaudio mówi, nie siedzę nie tak jak trzeba, blisko, brzydko siedzę. Za drugim razem zawiesiła się kamera i się w ogóle rozładowała. Wypiliśmy już prawie cały koktajl, ale musimy odegrać scenkę, że koktajl pijemy. Tak. Twoje zdrowie, wasze zdrowie. Dialog już się do mnie klei. Już się robi ciemno. Ciemno się robi. Nie wiem, czy w ogóle coś widać. Ale tu naprawdę jest cały czas, słuchajcie, sam koktajl. Tu nie ma nic, ale nie, ty robisz naprawdę jakieś takie rzeczy, że dobre to jest. To jest dobre i to jest energetyczne i to jest, chyba że to... Tak jak mówiłem na samym początku, to jest spotkanie z tobą daje taką energię i radochę, więc chciałem ci za to bardzo podziękować. Dzięki, Olek. To fajnie. Ten Nordic Walking taki. Tak, właśnie, Nordic Walking, fajne jedzenie, fajna energia i to, czekaj, bo jeszcze się nie napiłem. Napij się. Ale to jest dobre. Dobre. Ale to i płatki ktoś... idealnie zmiksowane. Co to takie dobre kto zrobił? Kto to takie dobre zrobił, Olek? lata praktyki i ćwiczeń przy galach. No ale też tak jest, że jakby no głód najlepszym kucharzem. Nie, to chyba nie zabrzmiało dobrze. To naprawdę było dobre. Po prostu zrobiliśmy dużo kilometrów, zrobiliśmy wyzwanie kondycyjne tak, i jesteśmy głodni. Wszystko nam Klaudia, smakuje. Bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, gdybyście chcieli, gdyby wam się udało przygotować te pyszności, które dzisiaj Klaudia zaproponowała, podzielcie się z nami. Wrzucajcie fotografie w komentarzach z owsianką, z kulkami. My oczywiście się tymi przepisami podzielimy, z koktajlem. Gotujcie smacznie i zdrowo i pokazujcie nam, jeśli to wam się spodobało, to będzie nam bardzo, bardzo miło po prostu. Tak jest. Wbijajcie na Facebooka do Klaudii, który brzmi... Nordic Walking od kuchni. Świetna nazwa. Mnie też gdzieś tam znajdziecie, ale jeśli chodzi o gotowanie, to do Klaudii, która też zaprasza na warsztaty, która co jakiś czas organizuje i te warsztaty na pewno znajdziecie u niej na Facebooku. Ale co więcej, będziemy mieli okazję... Mamy super niespodziankę. Tak? I to jest wiadomość, która pierwszy raz się pojawia. Teraz w sieci spotykamy się z Klaudią znów już niedługo. Weekend majowy i wyjazd w Lasy Lubuskie w ramach zlotu Nordic Walking, gdzie jeśli zechcecie, będziecie mogli się z nami wspólnie spotkać, ponieważ ja będę tam, znaczy wspólnie będziemy tam chodzić z kijami, a Klaudia będzie nam tam prowadziła warsztaty zdrowego gotowania. Tak, poprowadzimy sobie warsztaty z kuchni wegańskiej i będziemy, myślę, robić wegańskie słodycze, prawda? Było słodko. Brzmi super. Nie, jak najbardziej, także zapraszamy. Będzie na pewno pysznie, energetycznie, wesoło. Ludzie, którzy z nami zawsze jeżdżą, są super, także bardzo zapraszamy. A dzisiaj co, Klaudio, bardzo ci dziękuję za spotkanie jeszcze raz. No i co, widzimy się wkrótce. Was żegnamy. Dajcie Klaudii wielkie, solidne, gorące pozdrowienia i uściski. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Hej.
słuchaj, no jakby to do tego płynnie nawiązać, żeby to było ten. Albo żeby jaka rozciągła polana, a ćwiczenia rozciągające. Nie, bo ty w ogóle w tym rozciąganiu jesteś dobra, nie? Niekoniecznie. Nie? Dobra, sorry. Dobra. Zapomniałam, że... Ujęcie szóste! Zapomniałam, że...